Cześć, z tej strony Jan, witajcie w Wartanderze. Przed wami ponownie bombowiec japoński. A właściwie ja używam jak myśliwca, nie jak bombowca. Co prawda bombę przenosi, ale tylko jedną. I dla mnie to taka tam prowizoreczka. Oczywiście można z nią zniszczyć konkretnie statek, ale większy fan jest z czterema trzydziestkami tutaj, niż z zabawą z tą bombą. Prosiliście mnie, żebym rzucał więcej filmików z jetami. Kilka osób o to pisało, nie ma problemu. Tutaj nimi ostatnio latam dosyć często. Dlatego zawsze mogę coś wrzucić. Ogólnie, no tutaj Japończycy nie dostali większej klasyfikacji bitewnej. Może go... O, ładnie. No z tego też względu, że te maszyny z innymi jetami są po prostu słabe. Głównie tutaj chodzi o prędkość. Prędkość, jeszcze raz prędkość. Rozpędzić te krówsko do lepszego speeda to jest spory problem. Nawet takie F-84 są u nas szybsze. A jak wiecie, pojechałem ten jet po całości. No cóż, Kitsuka, którego najprawdopodobniej odblokuję po tej bitwie, wydaje mi się, że będzie najbardziej beznadziejnym jetem japońskim. No ale to wyjdzie w praktyce. W każdym razie patrząc na jego statystyki, no i to jedno działko, to wygląda po prostu beznadziejnie. Nie dość, że jeszcze ma jedno działko, to jeszcze ma 50 pocisków do niego, czyli no ja wiem, 5 krótkich serii, jak nie trafimy, a to jest najprawdopodobniej te samo działko, co tutaj, one są wolnostrzelne 30, więc no, ogień taki totalnie dziurawy. Poza tym taśmy ma, nie dość, że ma 50 pocisków, to jeszcze co któryś jest treningowy, czyli nic nie warty. Obłęd, po prostu obłęd, tak beznadziejny, uzbrojonego jeta świat nie widział. Oczywiście do Kitsuki można tam później dołączyć drugie działko, no to już wtedy powinno być w porządku. No ale i tak, no 100 pocisków i tak nędzne taśmy. No słabo to wygląda. Napomijając to, no to dwa silniki na Kitsukę i taka prędkość, słabizna po prostu. Niedaleko mu pewnie do Ho, jeśli chodzi o przyspieszenie. Ale zobaczymy w praktyce. No ale nie spodziewam się jakiejś wielkiej rewelacji. Jakby to był dobry samolot, to by po prostu dostał battle rating 7.0 albo 7.7 i walczył z innymi jetami, jakimiś konkretniejszymi. No a że nie walczy, no to wiadomo czemu, po prostu nie jest w stanie. Tak jak te Yaki jety, podobnie uzbrojenie beznadziejnie śmieszne, ilość amunicji tragiczna. No i z czymś takim po prostu chcąc, nie chcąc, zawiera się nie w skóra. No zobaczcie, F-84. Naprawdę to ciężko, nie dojdziemy tego samolotu, jeśli nie będzie chciał. On szybciej się rozpędzi, idąc w dół, no bo jest lżejszy od nas. To jest wiadomo, krusko, bombowiec. Prawda, no, czemu on taki gruby? Po to tylko, żeby tą jedną bombkę przenieść. No ale cóż, był jaki był. Ważne, że ma te 4.30, jakby Kitsuka miał 4.30, no to by była zupełnie inna rozmowa. Ale niestety nie jest. No tutaj te V1, V2, V3 się znacznie od siebie różnią. Nawet inaczej wyglądają. Dlatego podejrzewam, że czym dalej, tym jeszcze lepiej. I te dżeciki bombowe japońskie powinny być bardzo fajne. Oczywiście na tych takich niższych tierach to widać często gęsto, że taki 200 jednak rządzi, to strasznie zwrotny z bydle. Niby ma mało paliwa, ale zanim spadnie, to swoje narozrabia. Spróbujemy dorwać F8. No, długo to trwa, zobaczcie jak się... Kurczę, F8 musiał się ładnie rozpędzić, berkacik. No ale nawraca, może go zsiorbniemy, może nie.
No to są wolne te 30. One w przeciwieństwie na przykład jak strzelacie niemieckimi, niemieckie prują dosyć szybko. Te prują wolno. Każdy ma jakąś inną tam. Oho, wraca F84, może go skubniemy? A, proszę. Dobra, teraz sobie możesz latać, cwania. Jeszcze spróbujemy tego gościa. To jest zwinne badziewie. Ale między kulkami, kurczę, przeszedł. A, szkoda. Szkoda, szkoda. O, Sylwester miał długo ciągle balon. Chociaż, tak jak wy to oglądacie, już może być po Sylwestrze, bo czasem nagrywam kilka filmów dziennie, no i potem to oczywiście w jakiejś tam przestrzeni czasowej rzucam. Wszystko zależy od tego, jak mam czas. W każdym razie ostatnio serwery no, tak dureją, cały czas jest ping tragiczny, losty się pojawiają, disconnecty, a w czołgach jakieś masakryczne bugi się porobiły, no nie wiem co się dzieje kurczę z tą grą. Trochę to drażni, że zamiast poprawiać i zmniejszać liczbę błędów, oni ją zwiększają. Nie wiem czy widzieliście, w czołgach jest taki bug, że można przejeżdżać przez siebie, tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ktoś strzela w bok, ciebie zabija. Cuda, po prostu nie wiem o co kaman. Pewnie chcieli, żeby na respie czołgi się nie rozwalały. A czołgi się, no owszem, teraz nie rozwalają. Tylko, że zaczęły się bugować zamiast się taranować, to się kurczę, to wszystko posypało. No niestety, lekka żenada. Miejmy nadzieję, że jakiś szybki patch wyjdzie, który to poprawi. Tak samo stabilność działania serwerów, to jest jakaś rozpacz. Całą masę ludzi często wyrzuca. No ale co począć? Może dlatego, że jest jakieś większe nagromadzenie graczy przez te amerykańskie czołgi. No ale z drugiej strony wyszły pierwsze czołgi, było 100 tysięcy graczy i jakichś takich większych problemów nie zauważyłem wtedy. Te serwery jakoś się trzymały, a teraz się tak sypią? Dziwna sprawa. W każdym razie jeszcze sobie już się wnerwiłem, jak mnie trzy razy w ciągu jednego dnia wywaliło. Albo mi takie robiło skoki i teleporty, że no myślę, kurczę, może mam neta skopanego. Pograłem sobie w inne gierki na multiku. Zwalimy tylko te badzioszko. Na multiku sobie pograłem i wszystko stabilnie, pięknie działa, tak więc wina raczej leży po stronie gadżina, a nie mojej. Tam sporadycznie wiadomo, jak macie tam różne sieci bezprzewodowe, nawet zresztą i przewodowe, no to raz na jakiś czas coś tam połączenie zerwie internet. Jakiś restart pewnie jest wymagany. Gdzieś tam komputerów, które dostarczają nam tę całą infrastrukturę internetu. No ale dzieje się to powiedzmy raz na jakiś czas, a nie że kurczę po trzy razy na dzień. Tym bardziej, że tak jak mówię, no tutaj mi zrywa net, a internet strony wszystko działa. Router mówi, że internet jest, więc o co come on. Nie wiem, czy macie podobnie, czy nie. No i niestety też oszukał nas Gaijin, bo po urwaniu ogona miało być zaliczane strącenie, jeśli nie ma lotniska. Często gęsto rozwalam te ogony. Lotnisko no na pewno jest nieblisko. Zresztą jak samolot traci ogon, no to sorry, ale nie wyląduje. Nie czarujmy się i nie róbmy z ludzi głupków. Nikt bez ogona nie był w stanie wylądować. Więc czemu do jasnej, ciasnej nikt tutaj nie daje nam strąceń? No, tutaj skrzydełka oczywiście, tak jak było na załączonym obrazku, działają.
Poszło skrzydło, od razu zaliczenie, jeszcze samolot nie walnął w wodę, jest frak nasz, nikt go nam nie ukradnie, ale czemu nie zrobili tego z tym ogonem, nie wiem, mieli zrobić, nie zrobili, brzydko, brzydko, troszkę kurczę na marudzenie mnie wzięło, pewnie przez te rozłączenia mnie trochę to wnerwiło. Dobra, zobaczmy, czy tą Kitsukę będę miał, ale tak jak mówiłem, ja go pokażę, ale nie spodziewajcie się jakiejś rewelacji. To jest na 100% najgorszy jet, jaki ma Japonia, więc żadnych tam chocków, klocków wielkich z niego nie będzie. Jak się uda dwa fragi, dwa strącenia zrobić, to będzie pewnie rewelacja. No właśnie, Kitsuka jest. I pewnie za jakiś czas go pokażę. No i będę pewnie robił Sabra. No, zobaczmy, kupimy sobie cacko i będę się z wami żegnał, moi drodzy. O, takie cuda. Tutaj za dużo to nie dają te upgrade'y, no ale lepszy ryc niż nic. O, właśnie, tylko mizerka, zobaczmy na silnik. O, silnik nawet. 420 do ciągu to zawsze coś. Ale ogólnie mało ma ten samolot, a jeśli chodzi o upgrade. A to a propos serwerów, po prostu kpina. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, na razie, hej.